Witam serdecznie, Grosik z tej strony, godzina 5, czas wyruszać na wykopki. Auto zapakowane, a więc jadę do Matrza na kopanko. Kolejny wypad na pola do Matrza. Dzisiaj troszeczkę wieje na tych polach. Musiałem się ubrać jak na narty. Widzicie? Nie ma lekko dzisiaj. Straszny wiatr, zimno, ale mam nadzieję, że coś na tym polu uda się wykopać. Dobra, zaczynam poszukiwanie dzisiejsze. Pierwszy sygnał i znalazłem coś takiego. Ciekawy jestem, co to będzie. Wygląda to na jakąś broszkę. Tak mi się wydaje. Ale szurowanie nic nie daje. Trzeba będzie to umyć dokładnie. Dobra, ale pierwszy fancior już jest. Dobra, szukam dalej. A tymczasem znalazłem monetkę. Wygląda ona na jedną kopiejkę, ale strasznie jest zaklejona. Jest kolejna monetka, prawdopodobnie kolejna kopiejka. O, fajnie przy tej miedzy wychodzi. A tymczasem znalazłem boratyneczkę. Strasznie wieje, ale po co wytrzymuje. Kurtka narciarska, dokładnie taka bardziej snowboardowa, daje radę. Przepuszczalność powietrza 20 tysięcy. Zaczęło trochę padać, ale mam nadzieję, że za troszkę przejdzie ten deszcz. Nie wydaje mi się, żeby to długo padało, ale jak coś, to do auta się schowam, jak będzie dłużej. Mam teraz kawałek łuseczki, a tymczasem znalazłem coś takiego. Znajomo to wygląda, ale nie przypominam sobie, co to mogło być. A teraz wyszedł taki oto czubeczek. Kamerka zaczęła mi troszeczkę przemarzać. Bateria szybko traciła na swojej energii, więc musiałem schować kamerkę do kieszeni. Jak coś znajdę, to po prostu wyciągam kamerę, bo GoPro zamarza mi dzisiaj. No już jest zimno. Zima się zbliża. Winter is coming. Mam kolejną monetkę. Ciekawe, co za moneta. Za wiele to na niej nie widać. Powiem wam, że zima się zbliża. Czuć to dzisiaj na polu. Jak tak się pogoda utrzyma, to kwestia kilku tygodni i będę musiał wrócić do lasu, bo pola zamarzną i już nie będzie kopania na polach. Niestety na tej monecie nic nie ma, a szkoda. Mało sygnałów jest póki co, ale deszczyk najważniejsze, że przeszedł sobie i już tak mocno nie pada. Dobra, szukam dalej. Mam kolejną łuseczkę, ale jak widzicie, znowu zaczęło padać. Nie ma za fajnie dzisiaj. Szkoda. Mam pierwszą kuleczkę dzisiaj ze szrapnelka. Jest monetka, znaleziona przy samej drodze. Ciekawe, co to będzie. Stan tej monety jest bardzo słaby. Chyba to zostanie zielonym krążkiem tylko, który ucieka. Tak sobie szedłem i myślałem, pasowałoby wykopać jakiś guzik. Przyszedłem 50 metrów i jest. Ciekawe, czy z łóżkiem. Jest łóżko. Delikatnie trzeba, żeby nic nie uszkodzić. Znowu pada. Chwileczkę przestanie i dalej coś kapie.
Ale jeszcze mam nadzieję, te 2-3 godzinki wytrzymam na tym polu. Nie jest tak tragicznie, bywało gorzej jak byłem na wykopkach. Dobra, zobaczymy co będzie z przodu. O kurczę, widać jakąś liczbę. 17. Proszę bardzo, 17. Ale kosa, guziczek. Super. O, takiego numerku to ja nie posiadam. I wykopałem chyba monetkę. O, tutaj ją widać. Proszę bardzo. W tej grudce ziemi. Ale chyba to będzie PRL. Tak, niestety. 20 groszy z PRL-u. Klątwa nadal ciąży nade mną. Takie PRL-e mogę kopać. Piątka z rybakiem. Rocznik 59. Dalej pada i coraz bardziej wieje, a tymczasem takie coś znalazłem. Nie mam pojęcia co to jest. A tymczasem kawałek pierścienia wiodącego. Zaczyna zaczynać padać. Dochodzi godzina 16, więc może jeszcze się trochę pokopać, ale coraz gorzej z pogodą i bardzo wieje. A tymczasem znalazłem, tak mi się wydaje, że znalazłem plombę. O, coś pisze na tej plombie. W końcu pojawiło się słoneczko na koniec dnia. Fajnie by było, jakby tak pozostało do końca. Znalazłem kolejną monetkę. Troszeczkę jest wygięta. Ale to nic. Tak mi się wydaje, że to będzie jedna druga kopiejki. Ale stan tej monetki jest bardzo słaby. Tak. To będzie jedna druga kopiejki. Już trochę ręka mnie boli. Tutaj od miedzy 10 długości zrobiłem, a zostało mi jeszcze z 50 długości tego pola. Ono jest wielkie. Chyba ma 7 czy 10 hektarów. To na kilka wypadów jednodniowych to pole jest, żeby je zrobić. Pewnie to jest połączone kilka ciałek, więc dlatego takie wielkie. Dobra, odpocznę chwilę i macham jeszcze. Planowałem zrobić dwie długości, ale może jeszcze dwie zrobię. Jakoś się zmobilizuję. A nóż, może jeszcze jakiś fancik wyjdzie. Mam kolejną monetkę. Ciekawe co to jest. Tak mi się wydaje, że rocznik 1825. Tutaj jak widać ziemia jeszcze jest przyklejona. Może kopiejka to będzie, może dynieszka. Coś w tym stylu. Rosją mi tu zajeżdża. 1865, tak mi się wydaje. Ale stan słaby tej monety. I mam kolejną monetę, tym razem 5 groszy z PRL-u. Wykrywacz wyłączony. Słońce już schowało się za horyzontem. Kończę poszukiwania na dzisiaj. Jadę do Chorodła na noc, tam się prześpię, urodziny i wracam jutro na to samo pole. Dobra, zawijam się. Drugi dzień poszukiwań, wróciłem na to samo pole.
dzisiaj pogoda jest całkiem odmienna, choć wiatr troszeczkę wieje i jest zimno, ale jest przyjemnie, słoneczko świeci, łopel mój stoi tutaj niedaleko lasu, sarenki tylko widać gdzieś tutaj na polach, a tak żywego ducha nie ma. Później znajomi mają dojechać do mnie na to pole i będziemy atakować. Zobaczymy, co wyjdzie jeszcze z tego wielkiego pola. Dobra, zaczynamy poszukiwania. A tymczasem znalazłem czubeczek taki oto. A tymczasem znalazłem kłódkę. Ciekawe, co ta kłódeczka zamykała. Może jakąś skrzynię ze skarbem. Fajny fancik. Jeszcze się tutaj rusza. Ale chyba ktoś ją uszkodził, otworzył tą skrzynię i kłódkę wyrzucił. Fajnie by było, jakby się tą skrzynię znalazło. Marzenia ściętej głowy. Znalazłem teraz monetkę. Bardzo leciutka jest, więc stawiam na jakiś perelek. Tak, 2 złote z perelu. Rocznik. Zaraz sprawdzimy. 59. A teraz znalazłem takie cudo. Nie mam pojęcia, co to jest. Tutaj jakiś kwiat ze zdobieniami. Zawiasik. Jakby to się otwierało. A z drugiej strony jakby krzyż i jakieś symbole. Pierwszy raz coś takiego widzę. Ale mega fancior. Nie będę to otwierał, bo nie chcę uszkodzić. Na pewno konserwator zabytków się tym zajmie. Taki amator jak ja, takich rzeczy nie powinien dotykać za bardzo. Znalazłem kolejną monetkę. Ciekawe, co to będzie. No, niestety, za wiele nie widać na tej monecie. Jakiś zielony krążek i nic poza tym. Szkoda. Trafiłem teraz kalesoniaka i widzę, że kolega do mnie zmierza. Będzie raźniej troszeczkę na tym polu. Mam herbatę z cytryną, to sobie walniemy po kaganku. A teraz znalazłem kawałek pierścienia. Szkoda, że nie ma tutaj oczka. Bardzo jestem smutny z tego powodu. Ale był fajny pierścień. I mam kolejny fant. Tym razem, tak mi się wydaje, że trafiłem medalik. Zaraz go troszeczkę oczyścimy. Ale to nic chyba nie poradzi. Trzeba będzie go umyć w domu, żeby odkryć jego tajemnicę. Tak mi się wydaje, że to będzie aluminiowy. Ale fajny. Po jednej długości pola kolega żaba znalazł 2 rzeczy. Łuseczkę taką i guziczek. Proszę bardzo. A kolega chodzi z Vanquishkiem 340. No to się. Monetka. Moneta? Moneta. Jedna, druga kopiejki. 1900... Który? 19, 10... 19 chyba. Tak, chyba 1919, ale ładny stan. Mamy jakiś sygnał. Żaba znalazł. Patrzcie, monetka sobie stoi tutaj na sztorc. Trzymaj kamerkę. Ciekawa jest ta moneta. Sruberko, 20 kopiejek. Nie, to jakoś 1 chyba widać. Patrz. 1? Czekaj. Co to będzie? Helmut jakiś, kurde? Adolf? Nie, druga RP.
Nie, 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 Adolf. Adolf, Adolf. Adolf. Mamy Adolfa. Rzadko Adolfy wychodzą, ale się trafiają. No, dobra, szukamy dalej. A teraz znalazłem krajcarka, ale stan bardzo, bardzo słaby. Wręcz tragiczny. I przy samej drodze znalazłem taką oto włócznię przeznaczenia. Jakiś bolec. Ciekawe od czego to. Namiot? Jak myślicie? A tymczasem znalazłem 2 złote z PRL-u. A tymczasem Grosik znalazł starszego brata. 2 grosze z drugiej RP. Rocznik może uda się rozszyfrować. Teraz, a może i nie. Żaba znalazł jeszcze 1 bartyneczkę i 20 groszy i takie pierdoły. I kończymy na dzisiaj poszukiwania. Jestem już w domu, to są śmieci z tego wypadu. Jak widzicie, za dużo śmieci nie było. To nawet dobrze, bo się dużo nie nakopałem. Pole posprzątane. A więc zapraszam na podsumowanie. Witam na podsumowaniu. To są efekty mojego wypadu. Troszeczkę tego wyszło, ale wiadomo, 2 dni kopałem, więc był czas, żeby troszeczkę tych fantów poszukać, ale powiem wam, że dzisiaj jest wtorek i nadal czuję fizyczne zmęczenie, więc było ciężko. Nawet czułem, jak wracałem do domu, że już spać mi się chce, że odpływam. Taki zajechany byłem fizycznie. Ale chyba warto było po ilości tych fantów tutaj na stole. Dobra, zaczynamy podsumowanie. Łuseczki, karabinowe, czubeczki, co tam dalej? Kawałki pierścieni wiodących, jakaś kłódeczka. To nadal nie wiem, co to jest. Ten fancik to jest nakrętka od wentylka po prostu. Jakieś kawałki mosiądzu, co tam dalej, 2 kuleczki szrapnelowe, kawałki ołowiów wszelakich, plomba, na której coś tam pisze, ale nie jestem w stanie rozszyfrować tego napisu, monetki z PRL-u, czyli najsłabsze monety z tego wypadu, monetki jakieś starsze, ale niestety niewidoczne. Kopiejki i ta chyba najfajniejsza kopiejka, 1855 rok. Krajcarek jeden, możliwe, że to też był krajcar, ale wytarty strasznie. To nadal nie wiem, co to jest, coś znajomego, może to jest w wazwie, jakiś. Nie wiem, czy to guzik, czy coś innego, z jakiegoś oprzyrządowania, może wojskowego, nie kojarzę, ale gdzieś coś takiego widziałem. Guzik kalesoniak, tutaj, fajna broszka by była, gdyby cała była, ale niestety tutaj wiadomo, ta szpileczka, ten drucik, no nie wiem, zardzewiał czy coś, ale fajna taka przypinka. Guzik Rosja Carska, guzik Rosja Carska z numerem 17 i z kropką. Znalazłem podobny na butonarium. Załączam wam tutaj link do filmu z opisem tej 17 bez kropki. Fajny guziczek, ale takiego akurat na butonarium nie znalazłem identycznego, tylko bez kropeczki. Co tam dalej? Jeden fenol, chyba przez żabę znaleziony. 2 grosze, ale rocznik niewidoczny. Medalik, ale jak widzicie, stan bardzo słaby, zaklejone czy stopione. Co tam dalej? 2 boratyneczki i ten kawałeczek pierścienia. Szkoda, że nie cały i oczka nie ma, bo był mega fancior, a tak tylko kawałek z tego pierścienia pozostało. I na sam koniec fant dnia, czyli ta przenośna
ikona. Okres historyczny to jest końcówka XIX wieku, początek XX wieku. Prawdopodobnie jakiś rosyjski żołnierz nosił tą ikonkę. A może ktoś, po prostu cywil jakiś, ale tak czy tak fajna. Jeszcze nie otwierałem tej ikonki, nie będę otwierał. Jak widzicie tutaj drucik jest zardzewiały. Tutaj w filmie załączam zdjęcia z forum, na którym znalazłem identyczną ikonkę. Co tam już jest w środku, bo ten sam wzór był długo stosowany przy wyrobie tych ikonek, więc moja zapewne jest w środku taka sama. Możecie sobie popodziwiać, jak w pełnej okazałości wygląda ta ikonka. Pierwszy raz znalazłem taką ikonę i dlatego nie byłem pewny, co to jest, czy to jakiś inny fancik, ale okazało się, że ikona troszeczkę szukałem w internetach i znalazłem. Myślałem na początku, że to jakiś relikwiarz czy coś. A to jest taka ikonka przenośna. Super fancior. Kolejny wypad w przyszłym tygodniu. Nie weekendowy, tylko gdzieś na tygodniu sobie wyskoczę. A tymczasem pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik do Was. Cześć!